Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Moi drodzy, dzisiaj robimy fantastyczną rzecz. Robimy sobie porównanie. Może nie do końca porównanie, zrobimy sobie specjalny tuning samochodu. Nowego, totalnie nowego samochodu, ale nie będzie to tuning tak jak zawsze robimy na drift. Tylko tym razem będziemy próbowali zrobić jakieś egzotyczne auto, jakieś hyper auto pod offroad, ale będziemy je tak tuningować, tak dostosowywać, żeby było w stanie dorównać temu offroadowcowi, którym jadę teraz. To jest Bowler, to jest naprawdę jeden z lepszych offroadowców w tej grze. Nie najlepszy, ale jeden z lepszych offroadowców do ścigania się tutaj i on naprawdę wymiata. I zobaczymy, i tak, ten samochód jest zrobiony w klasie S1 na maksa w klasie S1, czyli ma tam chyba 900 punktów? Jakoś tak, niecałe 900 punktów ma, albo równe 900. W każdym razie będziemy musieli kupić nowy samochód i zrobić go tak na offroad, żeby dorównał temu Bowlerowi. On tym się po prostu fantastycznie jeździ, on wszystkie, wiesz, nierówności ładnie wyłapuje, ma ogromny, zesłapowany 7-litrowy silnik V8 i tutaj naprawdę nie ma kompromisów, on rozwala wszystko i jak gra się czasami na multiku i się spotyka to auto, to jest po prostu szok, no bo ten samochód rozwala. Serio. I dzisiaj spróbujemy sobie zrobić właśnie takiego egzotyka. Myślałem już o paru autach. Miałem na myśli jakiegoś Astona Martina, jakieś BMW M4 czy coś takiego. I tak myślę, że finalnie zaczniemy sobie od Lamborghini jakiegoś. Może Murcielago, może jakiś Aventador, może przesada, nie? Bo jego będzie ciężko zrobić do klasy S1. Ale poszedł, kurde, to jest zajebiste auto. Słuchajcie, zrobiliśmy sobie czas, zaraz zobaczymy jaki. Zrobiliśmy sobie czas 2.04. Jak uda nam się zrobić, no to powiedzmy nie jest jakiś super czas. Widzieliście, że jechałem sobie tak na luzie i ten. Ale zrobiliśmy sobie ten czas 2.04 i zobaczymy jak mi pójdzie. Czy uda mi się dostosować tak auto, te które kupię, żeby dorównało temu Bowlerowi. I przy okazji sprawdzimy później prędkość maksymalną Bowlera. Sprawdzimy sobie czasy na dragu może jeszcze, zobaczymy. Dobrze, i tutaj sobie zastosowałem presety na same najlepsze fury, takie szosowe typowo. Mamy tutaj Bakamono, tego sobie nie wyobrażam zrobić totalnie na jakiś offroad. Ale już na przykład Audi R8 wyobrażam sobie na offroadzie, serio, jakoś tak. Nawet na 4 koła mnie bardziej przekonuje. Bugatti, zobacz, mamy tutaj Bugatti, mamy M6 kup. Mamy... muscle cary różne, to też będzie trzeba przetestować tam kiedyś. Ale póki co, poszukajmy czegoś może ze stajni Lamborghini. Patrzcie, Ferrari, ciekawe jakby było zrobić. Czy dałoby się radę zrobić tak fajnie na ten offroad, żeby to ładnie tłumiło te wszystkie nierówności i żeby to naprawdę, wiesz, leciało, nie? Żeby to było tylko moc, żeby to pokonało tego Bowlera. Dobra, chodźmy po Lamborghini. I tak myślałem właśnie. Reventon, Countach, Diablo, Gallardo, Super Lajira. Weźmy sobie może Gallardo Spider. Patrzcie sobie. Specjalnie, ja mam ten samochód nawet w garażu chyba. Ale specjalnie sobie chcę wziąć ten samochód jako nowy, żeby go zrobić pod ten offroad, bo nie chcę psuć samochodu, który już mam w garażu, który jest tuningowany. No i dałem sobie, zobaczcie, takie malowanko. Śmiesznie to wygląda. No będzie taki szalony offroadowiec z niego, no. To jest sportowe auto, słuchajcie, tutaj mamy V10 z tyłu w bagażniku, no. Mamy V10, to będzie naprawdę, myślę, że fajnie śmigać. Tu możemy otworzyć? A i szkoda, że bagażnika nie mogę otworzyć, to bym tam jakąś kiełbasę schował. Ale nie można, no. A tył można otworzyć? A, chyba też nie można. Dobra, słuchajcie, bierzemy się za tuning, nie ma na co czekać. Musimy go zrobić na offroad. Widzicie, samochód jest dosyć mocno obniżony, bo to jest standard. Więc musimy go trochę zrobić wyżej, no. To jest max, jak na razie. Ale jeszcze spróbujemy zobaczyć. Po prostu zobaczymy, czy da się jakoś zrobić, żeby był jeszcze wyżej. Żeby tak te wszystkie nierówności lepiej tłumił. I uwaga,
Bardzo ważna rzecz, musimy sobie dać tą klatkę bezpieczeństwa tutaj z tyłu, no bo na offroadach to różne rzeczy się zdarzają. Możemy na przykład dachować, a wtedy niezbyt dobrze skończyłoby to się dla naszej głowy, jeśli takiej klatki bezpieczeństwa posiadać nie będziemy. Więc lepiej ją zainstalować i mieć spokój w głowie, czy nie? To sobie instalujemy, no i limit nasz górny to jest klasa S1, czyli możemy wymaksować samochód w klasie S1, a ponieważ tutaj na starcie mamy silnik, no już taki dosyć mocarny, to chyba 570 koni mechanicznych jakoś tak jest, nie? No to jak mamy taki mocarny silnik, no to lepiej sobie nie ulepszać go jakoś za bardzo na razie. Myślę, że ospoilerowanie sobie darujemy. Widzieliście, że ja tym bowlerem latałem trochę bokiem i tak się muszę wam przyznać, że trochę na luzie nim jechałem, nie jakoś tam spina czy coś, tylko po prostu na luzie. Widzieliście, że tam parę razy się rozbiłem i ten czas można by było spokojnie o, nie wiem, 10 sekund ulepszyć, jakby się po prostu skupić bardziej. No dobrze, mamy sobie jeszcze trochę tych punktów do wykorzystania. Na pewno bym chciał zmienić felgi, bo te nie są takie offroadowe. Weźmy sobie z tych coś wybierzemy. Takie offroady jakieś. Ale tu jest strasznie duży cal tych felg, nie? To tak, te offroadowe dziwnie wyglądają. A tu nie można tych kół zmniejszyć. One muszą takie być. Takie pełne? Dobra, dawaj te pełne. Okej. Okay. Mamy coś takiego. No nie, okropnie to wygląda. Musiałem zmienić te felgi, ale już ulepszamy moc. Ulepszamy moc i to jeszcze nie wszystko w tym tuningu, bo będziemy musieli jeszcze dodatkowo zrobić taki tuning, dostosowanie do offroadów. Nie wiem, czy uda mi się go wymaksować w tej klasie. Możliwe, że będę musiał zmienić silnik. Bo tutaj już więcej upgrade'ów poinstalować. A, dobra, jeszcze turbo sprężarki możemy wsadzić, no to wsadzimy. Zawsze to dodatkowy boost będziemy mieli, nie? No, dobra, dajemy coś takiego. I jeszcze mamy te 5 punktów do wykorzystania, to wykorzystujemy, bo ten bowler jest naprawdę, naprawdę mocarny. Okej, dobra, spróbujmy coś takiego. Waga nam się zwiększa, jak instalujemy sobie te interkulery. I dlatego ta statystyka nam tutaj samochodu nie rosła aż tak bardzo. Ale ponieważ zwiększa nam się waga, no to pogarsza nam się sterowność tego samochodu. I zobaczcie, mamy 831 koni mechanicznych. To jest naprawdę potężna moc. W standardzie mamy 562 konie mechaniczne. Nie wiem, czy ten samochód będzie w stanie przegrać ten pojedynek przy takiej mocy. Ale powiem wam, że w przypadku bowlera to tam dużo robią te koła, dużo robi zawieszenie, które tam standardowe już jest bardzo dobre. O, nie wiem jak będzie tutaj. Na razie spróbujmy sobie zrobić takie ustawienia, żeby samochód tłumił dosłownie wszystko, żeby po tym offroadzie jechało się maksymalnie przyjemnie. Widzicie, że tutaj mam już maksymalnie podwyższone zawieszenie. Więc więcej tutaj się nie da podwyższyć. Jedyne co to mogę sprawić, żeby był jeszcze bardziej miękki. Zobaczymy jaki to da nam skutek. Tutaj jeśli chodzi o dyferencjał, to zostawimy tak jak jest. Dobrze, plus jest taki, że silnik mamy standardowy, więc zachowaliśmy dźwięk samochodu, co ja bardzo lubię. O tak, ojej. Ale on pływa teraz. Jeju. Dobra, chodźmy tak się przejechać trochę na tym offroadzie, zanim pojedziemy wyścig i zrobimy pojedynek. Zobaczymy, czy on w ogóle jest w stanie. Ojej, on inaczej skręca zupełnie. Bowler by to wytłumił trochę bardziej. Też by może wyskoczył, ale stłumiłby to tą hopę. A ten wyskoczył, no jednak prześwit jest tutaj dużo mniejszy. Nie? Samochód jest mimo wszystko bardziej niski od bowlera i tu nie ma co oczekiwać jakichś rewelacji pod tym względem. Ale powinien być, kurde, szybszy, no. Tutaj bez problemu te 200 km na godzinę osiągamy na prawie każdej prostej tej offroadowej. Więc te samochody takie super sportowe,
one mają przewagę pod tym względem, nie? Że one po prostu są mega, mega szybkie. A z driftowaniem ciężko chyba. Znaczy, mocy jest tutaj sporo. Ale mamy też dobre opony offroadowe. Więc tak, widzicie, nie do końca, nie? Trzeba dużo ręcznego. I na prostych kołach i strzelać ze sprzęgła, żeby to jakoś szło, ale widzicie, że to driftów za bardzo nie przypomina. No dobrze, to co? Robimy ten pojedynek może. Zobaczymy, jak mi pójdzie. To był wyścig chyba gdzieś tam. Ojej, kurde. Nie no, myślę, że da sobie radę to Lambo. Ciężko je opanować, bo ono jest takie... bardzo responsywne w porównaniu do tego... Bowlera. Ten Bowler był taki... łatwy w prowadzeniu na offroadach. On po prostu sobie leciał bokiem i miałeś dużo czasu, żeby go opanować. Tutaj jest tak bardziej nerwowo, wiecie? No i mieliśmy czas 2.04. Jak ja wystartowałem? Ojej, tu trzeba częściej biegi zmieniać. Ja zmieniam na H-shifterze, powinienem łopatkami, ale dobra już. Znaczy łopatkami też mogę. Ale jak już H-shifter, to H-shifter. Tam też mieliśmy H-shiftera. Ej, bardziej... Wow. To Lambo bardziej się trzyma drogi. Nawet z tym zawieszeniem offroadowym i ustawieniem pod offroady. Dobra, czas 2.04 mieliśmy. Może będę musiał powtórzyć wyścig. Zobaczymy, bowlerem pojechałem na luzaku. Tak wiesz, totalnie bezstresowo, nie? Tutaj może być różnie. Mogę już się zacząć starać z tym samochodem. Dobra, mamy shooterek. Niedobrze. Teraz idzie lepiej. Dawaj, dawaj, dawaj. Ciężko jest. Rzuca nim na wszystkie strony, gościu. Dobra, ale próbujemy. Trzeba się skupić tutaj. Bowlerem było łatwiutko. Ja wiedziałem, że wygram ten wyścig z botami. Muszę w ogóle sobie zwiększyć poziom trudności tych botów na wyścigi, bo ja ten poziom trudności ustawiłem sobie rok temu i od tamtej pory go nie zmieniałem. Ustawiłem sobie taki poziom rok temu, jak uczyłem się jeździć na kierownicy, a teraz mi jest ich dużo łatwiej pokonać. To był dla mnie poziom taki, wiecie, że ojej, nie dam rady ich pokonać, nie? Albo to jest taki odpowiedni dla mnie. A teraz im dłużej gram na kierownicy i tam w różne też gry, to robi się to dla mnie coraz łatwiejsze. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Co by można było tu jeszcze poprawić w tym Lambosie? To skrócić biegi trochę, bo tak go mulą niekiedy. I ciśniemy. Dawaj, dawaj, Lambo, może wygramy jeszcze. Tak rzuciło. No, jednak te opony na szosie nie bardzo się trzymają, niestety. Ale czas udało się zrobić lepszy. Mimo że jechałem tak od ściany do ściany, to zobaczcie, że ta prędkość... No, jednak... Jednak ta prędkość daje czadu tutaj, nie? Te ostatnie, myślę, że metry sporo nam tutaj dały, jeśli chodzi o ten offroadzik. Ale
to nie był tak naprawdę wyścig docelowy, o który ja sobie dzisiaj pomyślałem, bo to był tylko taki wyścig, żeby sprawdzić, czy to w ogóle możliwe, żeby Lambo pokonało tego bowlera. Bo wiecie, tutaj mieliśmy sporo asfaltów, nie? A wiecie, że Lambosy na asfaltach no są fantastyczne. Tutaj mamy dużo lepsze prowadzenie i ten samochód jest po prostu stworzony do jazdy asfaltowej. Mimo tego zawieszenia, mimo tego tych opon, to i tak po asfalcie jeździ się dużo lepiej niż bowlerem, nie? Co się stanie, jak weźmiemy sobie teraz jakiś wyścig, przełajowy? Ha! To już będzie totalna próba dla tego samochodu, prawda? Weźmiemy sobie jeszcze raz bowlera, przejadę nim ten wyścig i zobaczymy, czy tutaj sobie Lambo da radę. Co wy na to? Tym razem Land Roverem dam z siebie totalnie wszystko. Czyli jedziemy pełna spina i ja myślę, że Lambo to już nie będzie miało szans. Nie będzie miał po prostu podejścia do tego samochodu. On tak genialnie wszystko tutaj tłumi. Jest dużo łatwiej nim jechać niż Lambosem po tych offroadach. On po prostu jedzie jak po nitce na tych... Masz takie wrażenie, że jedzie jak po nitce po tych nierównościach wszystkich. Wszystko naprawdę pięknie wybiera i jedzie się nim łatwiej. A Lambo... Kurde, nie mogę z tego spadania z góry. A Lambos to nim tak, wiesz, rzuca na lewo, prawo. A? Patrz, jak on tutaj fajnie... Już widzę, jak będzie to wyglądało w tym Gallardo zaraz. O Boże, przecież on tu będzie latał. Tamto shooterek był łatwiutki, nie? Ale tutaj... Powinniśmy sobie sekwencję ustawić, wiecie, do tego Lambosa. Chyba tak zrobię, że na łopatach będę zmieniał. Albo nie, no to przesada trochę. Powiedzmy, że tam skrzynię biegów żeśmy też wymienili. Teraz mamy jedną sprzęgłową manualną w Lambosie. Proszę bardzo. Patrz, co on tu zrobił, gościu. Ja po takim lądowaniu jeszcze w miarę byłem w stanie go opanować. Dawaj, goniciu, dawaj. Wiecie co, ja dawno nie jeździłem tych wyścigów. Ja pierdzielę. Jedź. Nie no, wiecie co, ja to będę musiał powtórzyć. Będę musiał to powtórzyć. Pojadę sobie poza odcinkiem i zobaczymy, jaki czas uda mi się wykręcić. Teraz tylko sobie pojadę tak o byle jak, żebyśmy mieli w ogóle jakiekolwiek rozeznanie w tej trasie, żebyście wiedzieli, jak to tu wygląda, że jest trochę hardkorowo. I jadąc tak byle jak, udało mi się czas osiągnąć... 2.04! Taki sam jak wcześniej. Proszę bardzo! O gościu, to było grube. Ja, jaki nam czas tutaj wyszedł? Dobra, mój czas, jaki udało się uzyskać, to jest 1.53 i musiałem 6 razy podchodzić do tego wyścigu. Tu mi wyobrócało, tu mi coś się stało i no nie udało się zrobić tutaj takiego czasu, jakbym chciał. 1.53. Zobaczymy, czy to się uda pokonać Lambosem, bo teraz jechałem naprawdę na szczyt moich możliwości. Tu jeszcze zrobimy sobie taki myk, że wydłużymy sobie, skrócimy sobie trochę biegi. Tu mamy sześciobiegową skrzynię biegów, więc na spokojnie możemy sobie skrócić, nie będziemy tutaj 400 km na godzinę jechać, to na pewno nie.
I jeszcze możemy sobie troszeczkę usztywnić te rzeczy, żeby nas tak nie bujało od lewej do prawej. I chyba reszta jest okej, no zostawię tak jak jest. Oba samochody mają napęd na 4 koła, co warto podkreślić, bo samochodami z napędem na tył, w stosunku do samochodu z napędem na 4 koła, trochę inaczej się jeździ. Ale tutaj w Fordzie Horizon jest to tak zrobione, że samochody z napędem na tył w tej samej klasie, z taką samą punktacją, są nieco szybsze od samochodów z napędem na 4 koła. Tak jest. Czekaj, bo ja tu muszę sobie wziąć nowy preset zrobić. Gra nie przewidziała, że ktoś będzie chciał się tutaj ścigać Lambosem, hello. O Boże. Czekaj, co tu? Ja muszę coś nowego stworzyć. Lamborghini, weźmy może obojętnie jakie. To będę się ścigał pewnie z Audi TT. Tak, standardowo, jak wybieram, ścigamy się z Audi TT, no, bosko. Dobra, ciśniemy. I to już jest ultimate test dla tego Lambosa. No jak tutaj da radę pokonać, 1.53 tam mieliśmy, nie? Jak tu mu się uda pokonać tamten samochód, to będzie naprawdę dobry wynik dla niego. Audi TT jak zwykle nie do powstrzymania, jak policja z Need for Speed Most Wanted. Na razie przejdziemy sobie tak o normalnie, żeby zobaczyć, jak Lambo się będzie spisywać na tych offroadach. I powiem wam, że póki co jest zaskakująco dobrze. A potem będę sobie szlifował te czasy i zobaczymy, czy uda mi się zejść do 1.53. Ale go tu wysrało. Dobra, zawracamy, przejdziemy tę traskę. Spodziewałem się tego, że właśnie przy większych hopkach może być problem z opanowaniem tego auta. Sprzęgło. Dobra. Kurde. O ja, zajmie mi to całe popołudnie zrobienie tego czasu chyba. Nie no, bo powiem, że nawet Bowler miał tutaj problem. O, tu będzie problem straszny. Tu mamy mniejszy prześwit i przejazd przez wodę będzie mocno Lambo hamował. Tutaj w Fordzie tak jest, że im samochód ma mniejszy prześwit, tym bardziej się hamuje na wodzie. I zobaczcie, tutaj praktycznie do zera mnie wyhamowało. Nie? Trzeba będzie jakoś tak ogarnąć, żeby tej wody unikać. Widzicie, to nie jest tak tutaj, że weźmiesz sobie Lambosa, stuningujesz go na offroad i już będzie na 100% lepszy od tych samochodów, wiesz, w 100% offroadowych, nie? Nie ma tak. Zobaczymy, ja jeszcze tutaj potrenuję, to nie jest tak, że teraz sobie przejedziemy tak na luzaku, musimy spinę mieć, ja będę miał spinę i na spinie spróbuję to przejechać, tak wiesz, starając się, bo teraz to tak sprawdzam, czy w ogóle dojadę do mety. I tak przejeżdżając byle jak, mam czas. Musimy zejść 30 sekund. 30 sekund trzeba zejść. O rany. O Jezu, to będzie najgorsze. Na tej trójce, tak. No, tu najwięcej czasu się traci na tej wodzie. I co? Która? Znaczy, jaki czas? Zobaczcie sobie. Przejeżdżając na spinie Lambosem na przełajówce, na spinie, nie? Mam czas tylko o sekundę lepszy niż jak jechałem pierwszy raz tym bowlerem
I to tak na luzie. Bowlerem udało mi się zejść o 10 sekund niżej, na 1.53, a na nie 1.03. O kurde, ile się trzeba namachać z tym lambosem. Mam jeszcze gorszy czas niż poprzednio. 2.03 to był najlepszy czas, jaki udało mi się osiągnąć przy tych wszystkich kurde próbach. Ja pierdziel, ej. A czy powiem wam tak, da się tutaj jechać dobrze, ale czego nie da się przeskoczyć, to nie da się przeskoczyć tych spowolnień na wodzie. Niestety, mamy tu za mały prześwit i ten samochód, jak wjeżdżamy w nim tam na głęboką wodę, której no nie da się ominąć, żeby to zrobić dobrze, żeby to zyskać faktycznie na czasie na tym momencie, nie? No to jakby... Zawsze będziemy tutaj tracić. Patrz, ja pokażę wam, gdzie tu jest największy problem. Na tej trasie, nie? To nie jest tak, że wiesz, może byśmy wzięli jakąś przełajówkę, gdzie akurat nie ma wody, to wtedy Lambo spisałoby się lepiej. O, tutaj przy samej mecie też traciłem prędkość, ale tak, jechałem sobie tu i tutaj jest ta woda, no tam, gdzie wam pokazywałem, jak jechaliśmy sobie, nie? To tam Lambo praktycznie do zera się zatrzymuje. Praktycznie do zera, tak 80 km na godzinę, gdzie my tam ciśniemy cały czas 200, nie? No to jest duże spowolnienie. To było gdzieś tu chyba, tu przy tej wodzie. O, tu się gdzieś wyjeżdżało. W każdym razie jak... Tutaj taka płytka woda jest. O, ale gdzieś tu... O, tu jest tam tak dalej. Tu jest checkpoint akurat na środku tej rzeczki. I w tym momencie zobaczcie... Lambo jest w połowie zatopione, nie? Nawet w kabinie mamy wodę. I tu, jak się jedzie szybko, to samochód bardzo, bardzo spowalnia. Gdzie bowler po prostu przejeżdżał przez to dużo szybciej. I to mu daje ogromną przewagę na tym offroadzie. Więc Gallardo, no tak słabo z takim offroadowym, jako taki offroadowy samochód. Z racji takiej, że samochód, no... niestety będzie cierpiał zawsze na tej wodzie. Trochę trudniej jest go opanować, wiadomo, nie? No bo to jest w końcu auto takie sportowe, to jest auto takie bardziej na szosę. No i tutaj nie ma cudów, no będzie gorzej się prowadzić, będzie gorzej jeździć. Natomiast chciałem sprawdzić, czy będzie szansa pokonać tego bowlera. I jakbyśmy spotkali jakiegoś takiego gorszego gracza, który jechałby sobie bowlerem, to byśmy tym Lambem dali radę go ogarnąć, tak? Jakby były takie, powiedzmy, o, szutrowe drogi, gdzie jest mało tej wody, o, gdzie taka kałuża jest tylko, to byśmy byli w stanie to przeboleć i jakoś jeszcze kogoś tam pokonać na multiku czy coś, nie? Ale jeśli już mamy taką rzekę do przeprawy jak tutaj, no to jest duża przewaga wtedy tych samochodów totalnie offroadowych, nie? Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z pojedynków, na kolejny odcinek trybu Fortnite w Forza Horizon 4. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i wam, że wam się podobał ten pojedyneczek Lambo kontra Bowler i zapraszam was na następny raz. Hejas!